Jednym z czterech ołtarzy bocznych w Bazylice Świętej Jadwigi w Legnickim Polu jest ołtarz Świętego Benedykta. Usytuowany na ścianie północnej nawy kościoła zawiera obraz apoteoza Świętego Benedykta z Nursi, którego autorem jest Wacław Wawrzyniec Rainer. Rzeźby po obu stronach przedstawiające benedyktyńskich świętych, świętego Maura, pierwszego ucznia świętego Benedykta i świętego Placyda, są autorstwa Karla Józefa Hirle. Święty Benedykt był założycielem zakonu benedyktynów. Prowadził pustelniczą egzystencję pełną kontemplacji i duchowości. Zamieszkał w jaskini koło Subiacco, a mnisi z tamtejszego klasztoru wybrali go na opata. Surowa reguła wprowadzona przez niego w klasztorze spotkała się jednak z ich sprzeciwem. Po opuszczeniu Subiacco w roku 529 przeniósł się do Monte Cassino, gdzie wzniósł kaplicę pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, a później założył klasztor benedyktynów. Tam powstała reguła, na której wzorowały się wszystkie współczesne zakony, w tym zakon benedyktynów. Jego najbardziej znaną dewizą była Ora et Labora – módl się i pracuj. Święty Benedykt zmarł w czasie modlitwy w kaplicy klasztornej w roku 543, otoczony braćmi zakonnymi. Obraz w ołtarzu, apoteoza świętego Benedykta, ukazuje wywyższenie i glorię tego pobożnego, skromnego mnicha. Składa się z trzech sfer – ziemskiej, pośredniej i niebiańskiej. Najniżej znajduje się sfera ziemska. Ukazany jest w niej klasztor benedyktyński na Monte Cassino, gdzie widzimy ostatnie chwile życia świętego Benedykta w otoczeniu współbraci. W centralnej części przedstawiona jest gloryfikacja świętego Benedykta, uznanie jego zasług i wywyższenie go pośród innych ludzi. Ciało świętego unoszone jest przez anioły ku sferze niebieskiej. Anioły trzymają atrybuty świętego. W ołtarzu ustawiono również dwa relikwiarze w kształcie monstrancji, zawierające relikwie świętych zakonu benedyktynów. Warto wybrać się do bazyliki w Legnickim Polu, aby obejrzeć to dzieło na żywo, gdyż jest częścią przemyślanej oprawy artystycznej bazyliki.